Dzień dobry, witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Dzisiejszy program nawiązuje do newsów, które zostały opublikowane pod koniec 2017 roku w grudniu. Państwo na pewno pamiętacie, kiedy to Pentagon przełamał milczenie i pan Luis Elizondo wystąpił z informacjami, że były prowadzone badania nad UFO. Natomiast teraz Washington Post, renomowana gazeta amerykańska, w roku 2018 wypuściła artykuł, który podniósł de facto alarm w sprawie badań nad UFO. Z tego artykułu możemy się dowiedzieć, że według analityków z pierwszej linii, związanych wcześniej też z Pentagonem, w ich ocenie po prostu służby, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych popełniają błędy w analizie materiałów o UFO. Z tego powodu, że po pierwsze niedostateczną uwagę wciąż Pentagon przykłada do tego problemu, a ponadto zarzuty tutaj tych ekspertów są takie, że mianowicie nawet jeżeli siły zbrojne Stanów Zjednoczonych badają UFO, to wciąż te przypadki badane są tylko i wyłącznie jako pojedyncze incydenty, natomiast nie są badane jako jakiś taki powtarzający się wzór. I tutaj między innymi wypowiada się w tej sprawie właśnie na łamach Washington Post Christopher Mellon. Jest to osoba właśnie taka z pierwszej linii tych ekspertów od ufologii. On obecnie współpracuje z Akademią To The Stars Academy. To jest przedsięwzięcie, które zajmuje się zarówno działalnością medialną, jak i przede wszystkim pozyskiwaniem funduszy prywatnych na badania nad UFO. Ta organizacja została szczególnie zauważona, czy nawet wręcz wylansowała się w momencie, kiedy pan Luis Elizondo opuścił Pentagon i przerwał tam wcześniejsze swoje prace w proteście przed tym właśnie, że Pentagon jak gdyby nie docenia rangi UFO, mimo że de facto ułożył ogromne pieniądze na te badania. Ja się tutaj chciałam skupić na tym artykule z Washington Post z tego powodu, że on jest stosunkowo taki mocny w wydźwięku. Mianowicie jego tytuł jest taki, że wojskowi wciąż spotykają UFO. Dlaczego Pentagon jak gdyby no nie reaguje na to, czy nie troszczy się o to? I autor artykułu, właśnie ten Christopher Mellon, mówi, że nie mamy pojęcia, co tak naprawdę stoi za tymi tajemniczymi pojazdami kosmicznymi, za tymi tajemniczymi zjawiskami, a tego pojęcia nie mamy, ponieważ nie badamy, ponieważ nie prowadzimy adekwatnych badań. Pan Christopher Mellon wcześniej pracował de facto w sektorze obrony, był związany z wywiadem amerykańskim. Później powiem, gdzie dokładnie on pracował. W każdym razie jego główny zarzut jest właśnie taki, że po pierwsze coraz więcej przedstawicieli sił zbrojnych zgłasza przypadki widzenia UFO. Te przypadki rosną, ci oficerowie sił zbrojnych zgłaszają się, jak on twierdzi, do tej organizacji, To The Stars Academy. Także w różnych innych miejscach mówią o swoich przypadkach styczności z UFO. Między innymi tutaj autor artykułu powołuje się na trzy de facto takie, no nazwijmy to, wycieki informacyjne. Mianowicie chodziło między innymi o wydarzenia z roku 2004, kiedy to na superlotniskowcu Nimitz doszło do takiego zdarzenia, gdzie właśnie przedstawiciele amerykańskich sił zbrojnych byli świadkami tajemniczego obiektu, w zasadzie serii wydarzeń, gdzie oni twierdzą, że ten superlotniskowiec Nimitz był wręcz po prostu molestowany przez jakieś takie obiekty, które nad nim się pojawiły. I Christopher Mellon twierdzi, że amerykańskie siły zbrojne nie dysponują takim sprzętem, jaki wówczas ci właśnie przedstawiciele tej marynarki wojennej USA widzieli.
Chodzi mi mianowicie o to, że obiekt, który wówczas ukazał się nad tym lotniskowcem, zleciał z bardzo dużej wysokości, z prędkością ponaddźwiękową, później unosił się nad tym lotniskowcem przez pewien czas, z kolei na niskiej wysokości, no a potem znikł i jak twierdzi Mellon, po prostu Amerykanie nie posiadają takiego sprzętu, który byłby zdolny do takiego unoszenia się. Ponadto tutaj te przykłady odwołują się też do tego, kiedy samoloty F-15 zostały wysłane z kolei jak gdyby w pościgu za tym właśnie UFO. No niestety nie dogoniły, ponieważ też okazuje się, że samoloty te sił zbrojnych amerykańskich nie mają wystarczającego napędu, aby za takimi obiektami podążać. I tutaj właśnie pan Mellon uważa, że jest popełniany dramatyczny błąd z tego powodu, że te zeznania oficerów czy różnych przedstawicieli służb militarnych Stanów Zjednoczonych są właśnie traktowane z reguły jako takie pojedyncze incydenty i tak są też opisywane, a następnie on mówi, że one po prostu toną, giną gdzieś w biurokracji amerykańskiej i każdy poszczególny szczebel tej biurokracji, szczególnie też w tych szczeblach dowodzenia w Pentagonie, każdy kolejny szczebel jak gdyby obniża ich wartość z tego powodu, że one po prostu w tej maszynie biurokratycznej, czy też jak on to się wyraża, w takim piecu biurokratycznym, po prostu w tych kolejnych rurach, no niestety tracą na wartości. Z jego punktu widzenia ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna, ponieważ jak on pisze, przede wszystkim od czasu już tych znanych zamachów na World Trade Center 11 września 2001 roku, powinni wszyscy być uczuleni na takie wszelkie, powiedzmy, pojazdy latające, które latają na czarno, jak się wyraża pan Mellon, i wszelkie takie właśnie latające na czarno pojazdy powinny budzić po prostu naszą troskę. Tutaj on jakby też może rzadko zdarza się, że amerykańska prasa aż tak oficjalnie uderza w takie agendy jak Pentagon czy CIA oraz FBI, a tutaj właśnie Mellon atakuje bezpośrednio obie te ostatnie wymienione przeze mnie agendy, twierdząc, że no, znane są te wszystkie teorie, że oni już wiedzieli o zamachach na World Trade Center przed tymi zamachami, a jednakże nie reagowali, i on jakby to wszystko wciska właśnie w jedną szufladkę, że jeżeli będzie dalej tak wyglądała sytuacja, że będzie po prostu niepoważne traktowanie tych obiektów latających, to możemy stanąć przed kolejnym jakimś zagrożeniem. I co on widzi jako to zagrożenie, to jest przede wszystkim to, że on twierdzi, że to, że właśnie Pentagon nie prowadzi adekwatnych badań, grozi tym, że my wciąż nie wiemy, co to tak naprawdę jest, to UFO. No i on spekuluje, że może się tak zdarzyć, że część tych obiektów latających to jest po prostu sprzęt rosyjski bądź też chiński i że w rzeczywistości mamy do czynienia po prostu z nowym wyścigiem zbrojeń. Mellon twierdzi wręcz bezpośrednio, że część tych statków, które pojawiają się w tajemniczych okolicznościach, to może być po prostu sprzęt wojskowy właśnie rosyjski czy chiński i możemy być świadkami jakiejś sytuacji, kiedy któreś z tych państw bądź też jakieś inne państwo próbuje po prostu uzyskać dominację i w taki cichy sposób sygnalizuje, że jakby już uzyskało przewagę w tym, powiedzmy, przywództwie kosmicznym. Z jego punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie Christophera Mellona,
Ta sytuacja też jest wysoce niebezpieczna, jakkolwiek on podkreśla jakby, że jeżeli te statki, które widzą oficerowie wojska, a które wyglądają jak UFO, jeżeli te statki są spoza ziemi, to sytuacja wygląda jeszcze gorzej i tym bardziej powinny być one szczegółowo badane. Wrócę tutaj jeszcze do tej teorii, że może być to wyścig zbrojeń ze strony Rosji czy Chin albo jakichś innych państw. Mianowicie Christopher Mellon tutaj wspomina sytuację sprzed 60 lat, kiedy jeszcze w okresie zimnej wojny po raz pierwszy Rosjanie jak gdyby wyprzedzili technologicznie Zachód, bo wypuścili Sputnika, tą znaną satelitę, w kosmos. No i wówczas ta sytuacja spowodowała, że Amerykanie stanęli jakby na wysokości zadania i na przestrzeni około dekady już pan Armstrong wylądował na Księżycu ze strony amerykańskiej. No i Mellon twierdzi, że no to właśnie było właściwe zachowanie i że w tej chwili należałoby się zachować tak samo, gdyby okazało się, że te pojawiające się tajemnicze pojazdy to jest właśnie jakaś technologia ze wschodu. On twierdzi też, że zwrócić by należało na uwagę na całkiem niedawne wystąpienie Władimira Putina, który, jak pisze Mellon, wypinał pierś i bardzo dumnie oświadczył, że Rosja uzyskała już zdolność technologiczną produkowania statków z napędem nuklearnym, które mogłyby być stosowane do celów wojskowych i są w stanie przelecieć, przebić się przez każdą amerykańską tarczę. Tutaj oczywiście nawiązuje się do tarczy antyrakietowej. Putin twierdził, że te statki, ten sprzęt militarny, który Rosja wyprodukowała, już jak gdyby reprezentuje całkowity zwrot, całkowity przełom technologiczny i właśnie z tym napędem nuklearnym one po prostu będą poza możliwością przechwycenia ich przez jakiekolwiek te amerykańskie systemy obrony. Stąd też Mellon z Washington Post uważa, że to, co powiedział Putin, może nie być tylko czczą, gadaniną, może to być rzeczywistość. No i stąd należałoby się zastanowić, czy te pojazdy, które obserwowali przedstawiciele sił zbrojnych USA, między innymi nad superlotniskowcem Nimitz, czy nie były to właśnie jakieś rosyjskie, powiedzmy, samoloty ponaddźwiękowe z tym napędem nuklearnym. Tutaj jeszcze powiem, że pan Mellon, który jest artykułem tego artykułu Washington Post, sam o sobie tam pisze, że służył między innymi jako sekretarz do spraw wywiadu wojskowego za czasów administracji Clintona i Busha. Pracował też jako dyrektor w Senackiej Komisji do spraw wywiadu i z autopsji po prostu zna różnego typu rozmowy i dyskusje, które odbywały się w Pentagonie z udziałem urzędników Pentagonu w ostatnich 2 latach. I z tych wszystkich rozmów wynika właśnie to, co on im w tej chwili zarzuca. Mellon powołuje się też na pana Luisa Elizondo, który właśnie udostępnił te przełomowe z kolei nagrania wideo w grudniu 2017, kiedy do mediów przebiła się informacja, że były prowadzone programy amerykańskie badające UFO, jakkolwiek wtedy władze amerykańskie twierdziły, że te badania zostały już zastopowane w 2012 roku. Pan Mellon zarzuca Pentagonowi także to, że Pentagon nie prowadzi obiektywnie syntetyzowania tych informacji, które zbiera. Dowodów jest coraz więcej, on twierdzi, że tych danych jest coraz więcej, a niestety Pentagon ich nie potrafi po prostu skompilować i odpowiednio w całości podać właśnie takiej syntetyzacji. Stąd też w ocenie Mellona ta praca Pentagonu nad UFO przypomina
poszukiwanie łodzi podwodnej bez udziału marynarki wojennej. Ponadto, no właśnie powołuje się on na przykład tych zamachów z 11 września 2001 i uważa w związku 2001, tak, i w związku z tym uważa, że nie powinniśmy się zdawać po prostu na jakieś takie zbiegi okoliczności, jeżeli chodzi o badanie tej tak zwanej prawdy. W dodatku, że po prostu coraz więcej tych przypadków zaobserwowania tak zwanego UFO jest zgłaszane. Mellon twierdzi, że przedstawiciele sił zbrojnych przychodzą z zupełnie nieprawdopodobnymi, niesamowitymi historiami. Tutaj szczegóły na przykład tej sytuacji na super lotniskowcu Nimitz z 2004 roku. Tak jak Państwu mówiłam, nad tym superlotniskowcem pojawił się po prostu jakiś pojazd latający na wysokości 60 tysięcy stóp, a później się unosił na wysokości 50 stóp. I ponadto w innym z kolei przypadku samoloty F-18 w świetle dnia i przy towarzyszących temu sygnałach z radarów z kolei pędziły przez jakiś czas za jakimś tajemniczym obiektem, który się pojawiał, mając długość około 45 stóp i podobno koloru białego, gdzie po prostu te samoloty nie zdążyły właśnie go doścignąć. Tego obiektu. Tutaj jeszcze Mellon powołuje się na przedsięwzięcia Roberta Bigelowa, o którym mówiłam Państwu wiele miesięcy wcześniej. Robert Bigelow jest wielkim biznesmenem amerykańskim, zwolennikiem teorii, że UFO istnieje i między innymi jego prywatne fundusze są częściowo przeznaczane na badania właśnie w sferze kosmicznej. Ponadto jego przedsiębiorstwo otrzymało spore dotacje od amerykańskich władz, o co były potem do Bigelowa pretensje, jednakże Mellon twierdzi, że tutaj jakby ta kwestia finansów nie jest rzeczywistym problemem. Problemem jest złe ukierunkowanie tych badań. I w dodatku kolejny jeszcze problem, który Mellon podnosi w tym Washington Post, jest taki, że po prostu problem sprowadza się do pewnej etykietki, mianowicie do tego całego problemu UFO no, przegnęła cała ta taka negatywna jakaś konotacja, gdzie ludzie się po prostu z tego śmieją i stąd po prostu niektórzy urzędnicy Pentagonu nie chcą być szufladkowani jako tak zwany facet od UFO czy facet od jakichś tam obcych kosmitów. Boją się po prostu, oni się boją, że w tym systemie biurokratycznym taka etykieta do nich przylgnie i nie chcą być wyśmiewani, czy też po prostu pokazywani palcami tylko z tego powodu, że oni ten problem UFO jakby wychwycili. No, według Mellona niestety ta sytuacja wygląda w ten sposób na wszystkich dosłownie szczeblach dowodzenia w Stanach i jest to po prostu przeszkoda, która się powtarza w obliczu tego postępu, który powinien być dokonywany w sprawie UFO. Tutaj konkluzja z tego artykułu w Washington Post jest taka, że tutaj zacytuję, że o ile geneza tajemniczych lotów pozostaje tajemnicą, to tak samo tajemniczy jest paraliż rządu amerykańskiego w obliczu zebranych dowodów. Tutaj według Mellona no te dowody są jednak zatrważająco mocne, że właśnie jednak są te tajemnicze pojazdy kosmiczne. Nie wiadomo co to jest. I jeszcze raz przytoczę jego wypowiedź, że nawet jeżeli to są pojazdy spoza ziemi, a nie broń rosyjska czy chińska, to tym bardziej należałoby po prostu poświęcić im uwagę i badania.
Na koniec jeszcze chciałam Państwu polecić właśnie tutaj też z Washington Post tekst dotyczący właśnie tej wypowiedzi Władimira Putina, kiedy on się zaczął chwalić, że Rosja ma tutaj już przełomową technologię, jeżeli chodzi o napęd tych pojazdów latających. Putin powoływał się tutaj między innymi na drony rosyjskie i inny sprzęt, który może być używany w celach militarnych, a które mogą właśnie uzyskiwać takie bardzo no już spektakularne przyspieszenia pod wpływem nuklearnego napędu. Ciekawym elementem tej wypowiedzi Putina było to, że stwierdził on jakoby, użył takiego cytatu, że ta broń, którą Rosja obmyśliła, będzie stosowana teraz do obrony Rosji, a również też krajów sprzymierzonych z Rosją, po czym powiedział, że atak na którykolwiek z krajów sprzymierzonych będzie oznaczał atak na Rosję. Tutaj prasa twierdzi, cytując to, że Putin jakby nie wskazał, kto jest tym sprzymierzeńcem Rosji, kogo on miał na myśli, jakie kraje. Faktem jest, że ta wypowiedź jakby aluzjuje do znanej doktryny natowskiej, że atak na jednego z członka NATO będzie oznaczał atak na całe NATO. Także no Putin tutaj jakby roztoczył pewną taką nową doktrynę czy nową wizję, sygnalizując, że ma jakichś sprzymierzeńców i za tym też stoi właśnie tajemnicza nowoczesna broń. Ja dzisiaj postaram się jeszcze przedstawić Państwu drugą część tematyki o UFO, nawiązującą do Wielkiej Brytanii, ponieważ i tam pojawiły się nowe teksty twierdzące, że jakby wracamy, że jest nowa fala zainteresowania tym UFO, także tam poruszymy jeszcze te tematy od innej strony. Na razie dziękuję Państwu serdecznie, do zobaczenia w następnym programie.